witam w kolejnym odcinku. Tamta samiczka, co ma połączony okular z motylkiem, co teraz odchowuje maluszki, myślę, że ją też pokryję tym samczykiem. No, tak będzie najlepiej. Albo moim, albo Jarkowym. Także zobaczymy. Małe śliczności się tu przypałętało. Suczka sąsiadów. Oj, no jak mi się ta rasa zawsze podobała. One są po prostu boskie. Tak? No, śliczne są. Gdzie ty uciekłeś? Ja dzisiaj posprzątałam tylko u maluszków. Chciałam, żeby siedziały w czystym. A tu mi się naprawdę nie chce. A tutaj jeszcze takiej tragedii nie ma. No tutaj jest trochę niefajnie. Zaraz tą samiczkę przemacam. Zobaczę, czy tutaj w ogóle coś wyczuje. Jeśli nie, poczekam jeszcze troszeczkę. I zobaczymy. Albo wpuszczę ją do samca, albo będzie zakocona. No zobaczymy. No jestem ciekawa. Fajnie by było, żeby załapała. I to jeszcze po tym samczyku, którego już nie mam. No trudno. Jeśli się nie załapie, no to po prostu pokryję ją innym samcem. Tutaj dwie samiczki i samczyk będą na sprzedaż. Samczyk pełnobarwny pójdzie na mięsko i jedna samiczka zostanie u mnie i zobaczymy, jak będzie rosła. No zobaczymy, co z tymi maluszkami tu będzie i czy wszystko będzie w porządku, czy już nie będzie żadnych cyrków, czy może znowu się pojawią cyrki. Masakra. W poniedziałek posprzątam resztę, jak dziecię pójdzie do przedszkola, będę miał wtedy czas na spokojnie. Jeszcze sobie tutaj zgrabiłam, także jest okej, wywiozę i w sumie dopuszczę dwie samiczki. Może ewentualnie trzecią mi się też uda. Zobaczę, tą sobie przemacam. Coś mi się wydaje, że ona nie jest kostna, więc zaraz trafię do samca. Wyżej jej sąsiadka pokryta, 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 pokryta. No, także tutaj są pokryte samiczki. To właściwie też była kryta, tylko no zobaczymy, co z tego będzie. No a czy któraś załapie, to się dopiero okaże. Minimum 2 tygodnie. Chociaż po niektórych może być widać już za niedługo, o ile w ogóle załapią. Dobra, samiczka pokryta 2 razy. Wpuścimy jeszcze raz, zobaczymy, co z tego będzie. Dopuszczałam do tego dziada. Odszukały. Pokaż się, dziadu. Tak, dziadu. No. Pokrył 3 razy, także zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj samiczka od Jarka, myślę, że może w grudniu jakoś ją puścimy moim samczykiem. Nie, zobaczymy. Wtedy będzie fajnie, niespokrewnione parki będziemy mieć, jak w ogóle się zakocą te wszystkie, tak jakbym chciała. To by było w porządku. Samiczka już u siebie. Została wyczesana, samczyk też wyczesany. No, już takie filtry na zadzie miały, że masakra. Ale teraz już są piękniutkie. No niebieskie jak na razie to jest tragedia do dopuszczania. Chociaż przynajmniej czarne są pokryte. Tylko żeby jeszcze coś załapało, to by było świetnie. Trochę gimnastyki. Zrzuciłam sobie właśnie z góry. I muszę skarmić tym króliczki. Teraz to już chce im się chrupać. Ja muszę poczyścić migdałka. Zaraz ci dam poczyścić. To jest idealne maleństwo dla ciebie, prawda? Czarna też musi być dla mnie idealna. No to czarna też jest idealna dla ciebie. Bo to karzełki są dla ciebie super. Oj, taki do domu by się przydał, co? No, weźmiemy taki. Był u mnie Paweł. Zostawił mi małą fioleczkę. To jest na wywołanie ruju samiczek. Także coś nam się tutaj na pewno przyda. Ja już podałam mojej niebieskiej samiczce i drugiej też. Jeszcze komuś podałam. Tamtej samiczce na tamtej połowie. No także zobaczymy po paru dniach, jak samiczki będą się zachowywać. Damy je do samczyka za 3-4 dni. No i może nam się uda je pokryć. Zobaczymy. Przyszłam tutaj za Jasnego. Dopuszczam właśnie samiczkę. A to już jest ciemno i pełno mgły wszędzie już idzie. A ja jeszcze muszę iść do garażu rozrobić mieszankę. I jeszcze po klucz do domu, bo zapomniałam. Nie mam weny. Normalnie na robienie mieszanki robię tylko wiadro, bo mi się nie chce mieszać. No, statko skarmiłam. Byłam oczywiście po worek, żeby to sobie zapakować, żeby tak nie leżało na glebie. No i przecież zapomniałam, jak to ja. Więc jutro to zrobię. Jutro muszę wymieszać mieszankę sobie w te duże beczki, żeby miała na dłużej. To muszę schować pod klaty. W drugi wór będzie tutaj. Muszę też sobie porównać tą samiczkę, która jest po chorobie, i tą samiczkę jej siostrę, jak one w ogóle tutaj prosperują, czy ją dogoni z masą, bo widzę, że już ładnie nabiera, jeszcze to nie jest to, co ma być, ale już jest o wiele lepiej.
Tutaj pani czapla też już ładnie nabrała, tylko ten samczyk jeszcze odbiega od normy i to sporo. Kręgosłup niestety się bardzo odznacza. Znaczy już teraz to nie widać go, tak? Ale widać, że jest królik jeszcze wychudzony. No zobaczymy. Mam nadzieję, że on w końcu dojdzie do siebie. Znaczy, on już doszedł do siebie, tylko że musi jeszcze zabrać masę. Biedak. No zobaczymy. Już słyszałam, że znowu cyrki się zaczynają i to coraz więcej osób mówi właśnie o tej wodzie w brzuchu. To, co u mnie też było. Ja już tutaj o jednego młodego tam z tamtej części też słyszałam. Jak to się znowu zacznie, to ja się pochlastam. Zostawię tylko stado podstawowe i nie będę w ogóle dopuszczać, bo to nie ma sensu. Przekopuję ściółkę. No, zobaczymy. Teraz im, dzisiaj im posprzątam i zobaczymy, które będą w ogóle przekopywać. No wiadomo, albo będzie to rójka, albo będzie kot. No, więc będziemy sprawdzać. No, dzisiaj poniedziałek. Zobaczcie, już jest ciemno. I z mojego sprzątania wyszły nici, bo zamiast sprzątać u królików, to posprzątałam całą chatę. No, także królikami zajmę się jutro i będę musiała się przypatrzeć stadu, co tutaj się z nimi dzieje, bo pary mi straciło apetyt, więc będę musiała się temu przyjrzeć. Tutaj mój dziad bez apetytu musi trochę pobiegać. Jeszcze dam mu zielonkę, żeby chociaż może go ruszyło, bo widzę, że on tylko sianko lekko poskubał. Tu troszeczkę trawki dziabnął, ale tak to, żeby cokolwiek jeść, to mu się nie chce. Nie wiem, tu mam samiczkę julkową. Julkowa samiczka będzie miała na imię Ikea. A dlaczego? Bo niestety nie widać prawego tatuażu, więc muszę go sama nabić. I Julka się śmiała, że jak w Ikei szafę trzeba samemu złożyć. Także tutaj muszę sama zatatuować i dlatego to będzie Ikea. Nienia, jesianko. Taniunia. O, w końcu jesianko, to dobrze. Musiałam jej dołożyć, bo tak to też apetytu nie ma. A tutaj widzę, że wszystko jest ok z nią. Tutaj muszę zrobić porządek, bo mam bałagan w sianku, idę po wór, który zostawiłam w garażu. No i mieszankę jeszcze dzisiaj rozrobimy, także dzisiejsze plany tak. Odrobaczyć króliki, tylko kota nie gwałć. Jak już spiją tą wodę, dostaną wodę z witaminami, ale najpierw umyję im poidła, także poczekam, aż spiją ładnie całą wodę. Tutaj dzisiaj ogarnę, zrobimy mieszankę, posprzątam 5 klatek na tamtej połowie. No i jeszcze tutaj dwie klateczki sobie posprzątam u karzełków, bo już karzełki mają syf. Tutaj wsadzę hermeliny, żeby je po prostu było widać, bo i tak mam tylko parkę hermelinków, także tutaj będzie akurat dla nich. No i może uda mi się te paśniki w końcu przykręcić, bo już trochę tutaj zmokły i się zaczynają robić rdzawe. Tutaj małe przemeblowanko. Dawidek poszedł na miejsce tej samiczki, która tutaj była, Buni. Juleczka poszła na miejsce Ragnara i będzie sobie teraz niuchać samczyka, żeby jej się w końcu zachciało. A Bunia poszła tutaj na większą klatkę. No a nasze hermeliny poszły tutaj. Klateczka dla nich. Cześć! Teraz je tu będzie fajnie widać. Idealne miejsce dla nich. Będę zbierać na małą klateczkę dla nich, żeby im tutaj postawić zamiast tego śmietnika. Śmietnik się wywali, posprząta i tutaj będzie klateczka. I ta klateczka powstanie właśnie w tym miejscu, tylko dlatego, żeby z tych domków nikt nie obserwował, co ja wyprawiam tutaj za kulisami. Bo to jednak niektórzy mają różne pomysły i mogą sobie pomyśleć nie wiadomo co. Także będę musiała sobie to trochę osłonić. Siano zapakowane w wory. Ładnie skrawione, króliki odrobaczone, jeszcze to muszę fenbenatem odrobaczyć, ale muszę zetrzeć jej jabłuszko i dam to jej z jabłuszkiem. Tutaj witaminki zostały podane samiczce, samczyk też dostał witaminy pod skórę, żeby go troszeczkę, oj, taki mizerny. Ja wam powiem, że z tych wszystkich karzełków Juleczka jest najsłodsza, ona jest taka malutka, ma takie duże oczka, no one są po prostu mega. Tak, karzełkom już posprzątałam, do tego syfu muszę dobrać jeszcze ten syf, który wcześniej wywaliłam, bo nie miałam kiedy i tak na szybko go tutaj rzuciłam, także muszę sobie to posprzątać i tutaj będę miała już ogarnięte i pójdę rozrobić mieszankę, bo chyba zaraz się będzie zanosiło na deszcz, więc rozrobię sobie mieszankę, a posprzątam może w końcu jutro, albo jeszcze dzisiaj zobaczę, jak mi to wyjdzie. Powoli zbieram weny, ale ciężko mi to idzie. O, siesta. Dzień dobry.
Czy coś by pan chciał? A pani? Pytacie mi, ile mam królików? Królików na ten moment, a następna siesta. Mam 30. 30 króliczków. Równo 30. Także ja wszystko ładnie poredukowałam, posprzedawałam, nakupiłam nowych. Tutaj też sobie zgrabiłam, to ogarnęłam. To się rozwieje. Teraz idę robić mieszankę. Tak, mój Wusio, idziesz ze mną? No pewnie, że idziesz ze mną, nie? Jest i on. Bestia. Mieszanka rozrobiona. Tutaj i tutaj. I oczywiście 5 wiaderek, które mam na zewnątrz już sobie wystawione. Też w nich rozrobiłam. I zeszło mi na to aż 50 kg owsa, plus jeszcze musiałam otworzyć tutaj, którego też zużyłam troszeczkę. A także troszeczkę się namieszałam. Teraz już wleciał jęczmień, troszeczkę pszenicy i zobaczymy, jak teraz nasze króliczki będą to przyswajać. Oczywiście tutaj i tutaj jest też chleb świętojański oraz pietruszka z futerkowe. Wiaderka już na swoim miejscu, a te durnie myślą, że jedzenie. A to jeszcze nie ta godzina. Mężuś sobie zaparkował dzisiaj do pracy motorkiem. Jak dobrze mieć daszek, ale nie ma to jak sobie posprzątać i zrobić miejsce, co nie? Zobaczcie, jaką ma piękną naklejeczkę. Normalnie cudowna. O, Maniek przyleciał. Maniuś. Teraz zatatuję sobie Ikeę, panią Czaple, bo raczej się zapomniałam. Wydzierałam tą panią. Już jest ładnie dotatuowana, wszystko jest w porządku. Dzień dobry. Boże, jakie to słodziachne. Maniek zaczepia Feliksa. Zdążyło się ściemnić, a ja posprzątałam w sumie dwie klatki tutaj pełnobarwnej samiczce i tą pełnobarwną samiczkę sobie przemacałam i wydaje mi się, że jest kotna. Tutaj przemacałam tą drugą samiczkę, która jest dwa dni wcześniej zakocona była i nic tam nie czułam, więc puściłam ją do samca, bo ona mi jej ściółkę przekopywała, no i dała się pokryć. Teraz samczyk ma chwilę odsapki, zaraz wpuszczę ją z powrotem do samca i wrócę z nią, dam ją na klatkę, posprzątam ostatnią, bo już jest coraz ciemniej. I wtedy już będzie wszystko na dzisiaj, tylko jeszcze zgrabię. A jutro, albo jutro zgrabię, bo dzisiaj to już nic nie zrobię. Jeszcze mi te dwie klatki zostaną na jutro. I tak właśnie wygląda metoda na podnoszenie ogonka. Samiczka niby się nie chce wypinać, podniesiecie ogon i czasami się zdarzy tak, że ona sama się już z siebie wypina, więc ten ogonek lekko puszczacie, żeby samiec mógł trafić. No więc dzisiaj muszę tutaj dościelić, bo ja tylko zaścieliłam tyle, ile miałam słomy i już poszłam do domu, było ciemno. Nawet w sumie taczki nie wywiozą po tej ciemnicy i tym błocie. Także dzisiaj będę dokańczać, ale najpierw poczekam, aż się troszeczkę ociepli, bo jest jednak rano chłodno. A tak to będę miała cieplej, będzie mi się lepiej robiło, więc tutaj sobie dościelę. Tutaj posprzątam, bo już jest brzydko. I tutaj też będę musiała posprzątać i sobie te samiczki, no czy to mnie, tą przemacam, bo już czas najwyższy. Tu jestem ciekawa, czy samiczka się zakociła, czy nie. Niby coś tam czuć, niby nie. To sobie ją wpuścimy do samczyka i zobaczymy. Tutaj samiczka, no wydaje mi się, że jest, ale no zobaczymy. Tak działa. Maluszki to już mają 6 tygodni. Kiedy to zleciało? To ja nie wiem, ale to jest dobre pytanie. No a chyba za 2 tygodnie sobie odrobaczę. Przed odsadzeniem przepoję na kokcydiozę i wtedy sobie je ładnie odsadzę. Ale nie mam klatek. Klatek brak. Klatki w ogóle piszę do tego ziomka, który mi robi klaty. Na razie się nie odzywa, więc ja nie wiem. Tak to by już chociaż było klaty zbite. Chociaż troszkę. Muszę go chyba pogonić, zadzwonić do niego dzisiaj, bo jednak, kurczę, fajnie by było mieć gdzie odsadzić. A właściwie to nie, młoda sobie odsadzę. Matkę zostawię tutaj. To jest klatka na większą samiczkę. Maluchy sobie oddzielę. Na początek pewnie razem, a później oddzielę na płci. No jest tak, to sobie będzie wyglądać. Tak sobie czeka moja taczka. O, tu wszędzie pełno błotka. Brzydko, brzydko. To później sobie kaloszki ubiorę. Ragnarek wkurzony. Mężu już dzisiaj rano miał z niego bekę, bo on normalnie cały czas jest taki na wkurwie.
Ta jest taka słodziutka, ciągle sobie wygląda tutaj, taka panienka z okienka. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie załapeczkować, zasubskrybować, zostawić taką fajną łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, hej!